Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid, 97. Jesteśmy już po świętowaniu 200 subskrypcji kanału. Po raz nie wiem, który wam za nie dziękuję. A dzisiaj zaczynamy kolejną niezłą serię filmów, składającą się z trzech lub czterech, która nazywa się Legendarny przystanek osobowy Skowarcz. Ta część, którą oglądacie teraz, to pierwsza moja wycieczka do Skowarcza i zaczynamy ją kiblem. Odjeżdżamy z Rumi. Wjeżdżamy w peron Gdyni Głównej. Pewno się możecie trochę dziwić, co tu tyle ludzi czeka, nie? Bo taki sprinterek do Gdyni, a tu tyle ludzi. A już wam wszystko wyjaśniam. Chodzi tu o to, że ten pociąg nie jest zwyczajnym sprinterkiem, ponieważ może ktoś pamięta Regio Wiślany, jak nagrałem w tej miejscówce w Sopocie, to on jest regio ze Słupska do Gdyni, ale w bezpośredniej relacji do stacji Elbląg. Czyli jakby on jest takim regio, nie sprinterkiem, bo my się myli już teraz o tych sprinterków i regio. On jest po prostu takim regio ze Słupska do Gdyni, który staje się Wiślanami, ale on ma jakby bezpośrednią relację i dlatego teraz nie musimy się w nic przesiadać. Nawet wygodne połączenie. Odjeżdżamy z Gdyni Głównej i wyruszamy dalej w trasę.
podeszliśmy do drzewa. Coś nie tak? Jak zdążymy, to pójdziemy nagrać tura. Później Intercity wyskoczy do Zakopanego. I później już udamy się na dalszą część wycieczki. Jest już nasz elf. No i przejdziemy sobie nim do Skowarcza. Kabina elfa EN76. Jak widzimy, prędkość maksymalna 160 km na godzinę. Przejazd TLK Artus. Relacji Gdynia Główna Katowice. Wyruszamy z Tczewa. Następna stacja Miłopolc. Zakładam, że ten elf przejdzie znacznie szybciej niż ten kibel na tej trasie Skowarcz Tczew. Moim zdaniem, skoro elf rozwija prędkość 160 km na godzinę, no to chyba on powinien jeździć na jakimś może specjalnym, przyspieszonym regio, a nie na takim zwykłym w sumie, no ale też szybko odjeżdża. No bo to się chyba by bardziej opłacało. Nie wiem jak wy możecie napisać w komentarzu, tutaj też zagłosować w ankiecie. No i tyle.
następna stacja Skowarcz. No, słyszeliście to? Zbliżamy się do naszego celu. I jeszcze jedna sprawa. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego te trzy filmy, ta trzyczęściowa trylogia Legendarny przystanek osobowy Skowarcz, dlaczego ona się tak w ogóle nazywa? Otóż już mogę wytłumaczyć. Albo nawet nie zdążę, bo już jest Skowarcz. No to jak wysiądę, to wam powiem. Myślałem, że się nie otworzą. Jesteśmy w Skowarcu. No, już sam Skowarcz robi takie wrażenie. Niezłe dość. Ale jeszcze lepiej będzie... O kurczę, już Karpaty jadą, co nie zdążę przejść. To poczekajcie, nagram je. Przystanek osobowy Skowarcz z widoku z góry. Ładny łuk. Ty, nie zdążyłem przejść na peron. To dlaczego w końcu Skowarcz jest legendarny? Ja tak przynajmniej go nazywam, ponieważ kręci tu nieźle MK, czyli na przykład film EP09007 TLK Karpaty Morfeusza 120. Bardzo mi się podoba ten film. Świetnie, świetny RP1. Składanki Morfeusza, Skowarcz, Zadymki, te wszystkie od kanału Lubię Pociągi 96, te dwie godziny z życia pociągów na Skowarczu. Te takie wszystkie. Dlatego właśnie Skowarcz jest legendarny. Jest, nawet był tutaj kolejarzek. Tutaj tyle miłośników kolei było. No i oczywiście dzięki za wytrwanie. Dajcie lajka, jak się spodobało. Napiszcie komentarz. No i ogólnie cześć. I składy, które nagrałem, są w składance w części drugiej legendarnego przystanku osobowego Skowarcza. Do zobaczenia w następnych częściach. Cześć!